Maria Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Gościem naszego programu w tym wydaniu jest pani poseł Elżbieta Witek, rzecznik Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią poseł, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie, witam pana redaktora. Rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, bo oprócz klubu także partii. Ach, rozumiem. Pani poseł, 25 października nie będzie referendum, które zarządził prezydent Andrzej Duda. Żałuje pani? Żałuję, ale dzisiaj nikt nie pamięta, skąd się wzięło całe zamieszanie, więc warto może przypomnieć, że były prezydent Bronisław Komorowski swoje referendum zarządził w ciągu jednej nocy, wymyślił pytania w ciągu jednej nocy. Pamiętamy, że było to po przegranej pierwszej turze wyborów. Pytania, które kompletnie nikogo nie interesowały, poza Pawłem Kukizem, który o JOW-ach chociażby mówił w czasie swojej kampanii wyborczej prezydenckiej. No i okazało się, że nie pomogło. Pan prezydent Komorowski przegrał, ale pytania i wniosek o referendum pozostały. A pani zdaniem, czy to referendum, które zarządził Andrzej Duda dla wizerunku politycznego nowego pana prezydenta pomoże? Bo już w tej chwili z Platformy Obywatelskiej słyszymy takie głosy, że pan prezydent przygotowując to referendum próbuje zrzucić odpowiedzialność na obywateli. Pan prezydent Andrzej Duda zachował się wyjątkowo godnie, bo po pierwsze mógł wycofać pytania pana prezydenta Komorowskiego, ale nie zrobił tego. Uznał, że jest jakaś ciągłość prezydentury. To jest po pierwsze. A po drugie, pan Andrzej Duda jeszcze jako kandydat na prezydenta w czasie kampanii wyborczej mówił o tych problemach, mówił o wieku emerytalnym, o sześciolatkach, o lasach państwowych i obiecał to. W związku z tym, kiedy został wybrany prezydentem, chciał dotrzymać słowa. Spotkał się z przedstawicielami tych trzech grup. Chyba spełnieniem obietnic byłoby przygotowanie trzech projektów ustaw i przedstawienie ich Sejmowi. Niekoniecznie. Ustawy to jest jak gdyby drugi etap. Najpierw musi być to, co stało się podstawą w ogóle do tego, żeby o tym rozmawiać. Czyli przypomnę, trzy wnioski referendalne w trzech ważnych sprawach, zebranych prawie 6 milionów podpisów i mimo apeli w czasie kampanii prezydenckiej do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, od pani prezes Beaty Szydło, żeby dołączyć te trzy pytania do tego referendum, które kosztuje 100 milionów, tyle będzie kosztowało. Pan prezydent Komorowski odmówił, pamiętamy, jak powiedział, że dopisać się można do pamiętnika albo do wycieczki. Pan Andrzej Duda przejął te pytania, ale to nie są jego pytania. To są pytania 6 milionów obywateli. Warto było je zadać. Ustawa byłaby wtedy, gdyby w referendum obywatele powiedzieli tak, wtedy szczegółowe kwestie rozstrzygać by mogła ustawa. Ale nie trzeba, to nie jest warunek, tak jak przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej, gdzie powinien się wypowiedzieć naród, czy na przykład jak zmiana konstytucji albo przyjęcie nowej konstytucji, gdzie pytamy o to naród, tylko tę sprawę, sprawę obniżenia wieku emerytalnego można załatwić ustawą zwykłą, sprawę zmiany systemu oświatowego, czyli przywrócenia obowiązku szkolnego w wieku 7 lat zwykłą ustawą, no a sprawa lasów państwowych to na razie jakby też zwykłą ustawą można to załatwić. Tak, ale proszę zwrócić uwagę na to, że jednak gdyby to referendum się odbyło i gdyby obywatele mieli prawo się wypowiedzieć, to wtedy jakież to by było wzmocnienie dla tych ustaw, które my jako Prawo i Sprawiedliwość także obiecujemy i my to zrobimy. To nieważne, że referendum się nie odbędzie, no i właśnie. Ale my ustawę 60 i 65, czyli powrót do wieku emerytalnego poprzedniego, do Sejmu wniesiemy. Ale żeby to się stało skuteczne, to musimy te wybory wygrać 25 października. Obniżenie wieku emerytalnego to jest jedno z haseł pana prezydenta Dudy przedwyborczych. To jest jedno z haseł Prawa i Sprawiedliwości. Czy to zmiana tego systemu emerytalnego nie doprowadzi finansów publicznych do ruiny? No, używa pan redaktor słowa, które Platforma Obywatelska próbowała przypisać Prawu i Sprawiedliwości. To przypomnę jeszcze, żeby nie było żadnych wątpliwości, żeby pani premier Ewa Kopacz wystąpiła na konferencji prasowej z panią, która wymyśliła to hasło Polska w ruinie i na pewno nie była to członkini Prawa i Sprawiedliwości, to już wiemy. Więc to było hasło wymyślone przez zupełnie kogo innego, nie przez Prawo i Sprawiedliwość. Mógłby pan przypomnieć pytanie, bo straciłam na moment wątek. Tak, to, czy nie doprowadzi to do ruiny finansów publicznych? Nie, no właśnie, ta ruina. Nie, nie. No przecież Platforma Obywatelska mówi, że w takiej znakomitej kondycji
jest Polska, że jesteśmy krajem rozwijającym się na wspaniałej ścieżce wznoszącej. Wobec tego albo Platforma Obywatelska nie mówi Polakom prawdy o stanie finansów publicznych, albo chce coś zamieść pod dywan. My uważamy, że damy radę to zrobić, mamy to wyliczone. Każdy nasz projekt ustawy był poprzedzony konsultacjami nie tylko w kwestiach takich merytorycznych, ale także finansowych. W związku z tym wiemy, skąd można wziąć na to pieniądze. Pieniądze są dzisiaj w Polsce, tylko one nie idą tam, gdzie powinny. Wystarczy dobrze i po gospodarsku rządzić budżetem. A to, że on jest w fatalnym stanie, to jest wina 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I im dłużej te partie będą rządziły, tym droższe będą koszty naprawy naszego państwa. Pani poseł, czyli teraz przejdźmy do kolejnego sztandarowego hasła Prawa i Sprawiedliwości, właściwie obietnicy 500 zł na dziecko. Jest ustawa, jest projekt ustawy, który przedstawiła 3 dni temu pani Beata Szydło. I proszę pani, kto na tym skorzysta? Czy skorzystają na przykład rodziny, bo wielodzietne skorzystają, ale kto jeszcze może skorzystać? Znaczy, rzeczywiście ustawa jest, ja przyniosłam także do państwa programu, żeby pokazać, że to nie są czcze obietnice. Platforma Obywatelska wyśmiewała te nasze pomysły, twierdziła, że obiecujemy coś na wyrost. Tymczasem my nie mówiliśmy, tylko pracowaliśmy. I ten projekt jest gotowy. To jest ustawa bardzo prosta, ale ustawa, która ma rozwiązać dwa problemy. Pierwszy problem to jest wsparcie rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych, ale drugi problem, który chcielibyśmy zacząć rozwiązywać tą ustawą, bo ona nie wystarczy, to jest olbrzymi problem demograficzny, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Jeżeli nie zrobimy czegoś, żeby zatrzymać ten zły trend w demografii, to za kilkadziesiąt lat zabraknie nam całego jednego pokolenia. Wobec tego ta ustawa mówi tak, wszystkie dzieci, bez względu na to, jaki jest dochód w rodzinie, wszystkie dzieci będą objęte tą pomocą, przy czym jeżeli dochód w rodzinie wynosi do 800 zł, wtedy na każde drugie i, przepraszam, na każde jedno dziecko, pierwsze dziecko, nawet jeżeli będzie to tylko jedno dziecko w rodzinie, te 500 zł będzie. Natomiast w pozostałych rodzinach na każde drugie i trzecie dziecko. W przypadku takich rodzin, w których znajdzie się chociaż jedno dziecko niepełnosprawne, ten dochód będzie liczony powyżej 1200 zł. A proszę powiedzieć, jeśli rodzina w tej chwili korzysta z zasiłku socjalnego, to dalej będzie z tego korzystała. Mhm. Tak, tutaj wszystkie pozostałe zasiłki, dodatki, które rodziny otrzymują, będą zachowane. I to jest o tyle prosta ustawa, że to będzie dotacja celowa z budżetu państwa kierowana do gmin. Trzeba będzie złożyć wniosek o przyznanie takiej pomocy, bo Platforma mówi, że trzeba wprowadzić jakieś kryteria, bo przecież ci najbogatsi nie powinni z tego korzystać. Otóż my nie dzielimy dzieci. Dzieci to jest inwestycja w przyszłość, nie tylko ich, ale w przyszłość Polski przede wszystkim. Więc nie dzielimy tych najbogatszych, jest niewielki procent i myślę, że oni wniosku o taką pomoc nie złożą. A jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku tych rodzin, a zwłaszcza tych rodziców, którzy w tej chwili mają w swojej rodzinie dziecko niepełnosprawne i którym rodzic się na stałe, na bieżąco, całodobowo właściwie musi opiekować i teraz ta rodzina dostaje 1200 zł zasiłku, czy na to dziecko niepełnosprawne na przykład będzie dodatkowo otrzymywała 500 zł? Znaczy nie, to będzie na dziecko niepełnosprawne 500 zł otrzyma i ten dochód będzie mógł być wyższy na osobę, czyli 1200 zł. Pamiętajmy, że generalnie ustawa mówi o 800 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego podwyższamy ten próg, czyli to jest 500 zł jeszcze więcej do 1200 zł. To samo podwyższenie tego progu świadczy o tym, że wiele rodzin, które dzisiaj nie mogą z tego korzystać, będą z tej pomocy mogły skorzystać. A jak będzie sytuacja wyglądała z ulgą podatkową na dzieci? W tej chwili to jest 1000 zł, około 1000 zł na jedno dziecko. Zostawiamy wszystko to, co jest do tej pory, to jest dodatkowe świadczenie przyznawane przez gminę na wniosek rodziny. Czyli rozumiem, gdyby państwo wygrali wybory jesienią, to 500 zł do rodzin trafi od 1 stycznia przyszłego roku? Od 1 stycznia na pewno nie, dlatego że no, my musimy zobaczyć, jak wygląda budżet. W tej chwili będzie przygotowywany budżet przez obecną ekipę. W związku z tym nieuczciwe byłoby mówienie, że wybory odbędą się 25, zanim będzie skonstruowany rząd, że od 1 stycznia to wejdzie. No nie, my musimy tę ustawę wnieść dopiero wtedy, kiedy wygramy wybory, bo dzisiaj tej ustawy nie składamy w tym Sejmie, dlatego że jest taka zasada, że jeśli ustawa nawet byłaby rozpatrzona w pierwszym czytaniu, ale niedokończona,
to ona znika. W przyszłym Sejmie trzeba by ją było składać od nowa. Wiedząc, jaki jest stosunek Platformy Obywatelskiej do naszych pomysłów, no poczekamy z wniesieniem tej ustawy. Wszystko to wskazuje, że rodziny mogą spodziewać się tego dodatku wychowawczego, bo to się, zdaje się, tak nazywa w ustawie, od 2017 roku. Jak najszybciej, bo tam jest zasada, że to obowiązywałoby od 1 listopada do października następnego roku, więc być może uda się jeszcze w 2016, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał budżet. I jak najszybciej. Najszybciej, jak się da. A podoba się Pani najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości? Oczywiście, że tak. A co się Pani tam najbardziej podoba? Najbardziej podoba mi się to, że nareszcie zaczyna się mówić o problemie, który jest problemem wstydliwym z jednej strony, a z drugiej strony niezmiernie ważnym. Dlatego, że mówimy tam o dzieciach głodnych. Platforma na początek mówiła, że nie ma czegoś takiego jak głód wśród polskich dzieci. No to pokazaliśmy w spocie, że jednak dzieci głodne są. Przypomnieliśmy, co mówili politycy Platformy Obywatelskiej, chociażby pan poseł Niesiołowski, który mówił, że kiedyś tutaj zjono szczaw i mirabelki. Dzisiaj tego problemu nie ma. I jak dziś spotykamy się z posłami Platformy Obywatelskiej w studiach telewizyjnych, to nagle okazuje się, że oni przyznają, że jest ten problem, że nie jest tak wysoki, jak my to mówimy, a my opieramy się na danych GUS-owskich, ale już mówią, że problem jest. W związku z tym ten spot miał zwrócić na to uwagę. Głód u dzieci to jest rzecz wstydliwa. Musimy z tym problemem walczyć i to pokazaliśmy w spocie. Wczoraj na konferencji prasowej pani Joanna Mucha próbowała jakby ograniczyć siłę rażenia argumentów, którymi państwo się posługują a propos tych głodnych dzieci. Mówi tak, że w 2007 roku liczba osób pozostających poniżej progu ubóstwa było to 8 400 000 osób. Dziś jest to 3 900 000, czyli o połowę spadła ilość osób, które są poniżej progu ubóstwa. No, czyli jakiś sukces ta ekipa rządząca ma w walce z ubóstwem. Po pierwsze, jak zobaczymy, ile ludzi i ile rodzin wyjechało z Polski, no to gdybyśmy policzyli, bo trzeba zawsze porównywać coś, co porównać się da. No, emigrację mamy olbrzymią, ponad 2 miliony osób stąd wyjechało. Nie wiemy, kto wyjechał, w jakiej sytuacji materialnej były te rodziny. Nawet jeżeli się zmniejsza ta skala, to ona jest nadal olbrzymia. Jesteśmy w XXI wieku, leżymy w centrum Europy. W związku z tym chyba coś jest nie tak z tym dobrobytem polskiego państwa, skoro tyle milionów jest poniżej progu ubóstwa. Ja powiem, że dane GUS-owskie za 2014 rok mówią o 10% głodnych dzieci. Ja sama pracowałam w szkole przez wiele lat i naprawdę z problemem głodu mieliśmy do czynienia, ale wtedy myśmy dbali o to, żeby w szkołach były stołówki szkolne. Natomiast później przyszła taka moda na catering, czyli zlikwidowano stołówki, a więc zlikwidowano nie tylko miejsca pracy, ale także możliwość zjedzenia tego posiłku ciepłego przez dziecko, dla którego często ten posiłek w szkole był jedynym posiłkiem w ciągu dnia. I my o tym wiemy, że tak jest. Pani poseł, w walce z ubóstwem, czy to 500 zł pomoże? Ono pomoże niewątpliwie. Pomoże, ale oczywiście to nie jest wszystko, co chcielibyśmy zrobić, bo naprawdę inwestycja w dzieci to jest i w rodzinę, to jest inwestycja w rozwój całego kraju, bo te 500 zł, które te rodziny otrzymają na każde dziecko, te pieniądze, one nie będą odłożone gdzieś do skarpety, nie będą dane na konto, one będą wydane na potrzeby, na zwykłe potrzeby. W związku z tym tymi pieniędzmi będziemy obracać na rynku wewnętrznym, one nie znikną, nie wypłyną z Polski, stąd będą napędzać tą gospodarkę w skali mikro, oczywiście, ale generalnie w skali makro również. To jeszcze wrócę do tego spotu. Tam zastosowali Państwo przekaz podprogowy? Absolutnie nie. To jest jakaś bzdura. Ja muszę powiedzieć, że ta prawda, którą pokazaliśmy w tym spocie, tak mocno zabolała Platformę, że być może obawiają się tego, że znajdą się pod progiem wyborczym 5% 25 października. No ale tam pokazywano na konferencji prasowej zdjęcie, fotkę dziecka ubogiego i ono rzeczywiście czas trwania wynosił, jak mówili na konferencji prasowej przedstawiciele PO, 400 sekundy, czyli dla oka jest to niezauważalne w trakcie emisji. A to jest przekaz podprogowy, jeśli coś jest wmontowane, a niezauważalny dla oka. No właśnie, niezauważalny dla oka. To proszę zobaczyć, ile czasu, sił i energii Platforma Obywatelska zużyła. Nie wiem, jakie służby zostały do tego użyte, żeby sprawdzać. Znaczy dobry montażysta, który na klatki rozłoży materiał. Więc właśnie, czyli nie problem interesuje Platformę Obywatelską i ta dyskusja
o tym spocie nie toczy się wokół problemu, który jest istotny, tylko toczy się wokół jakiegoś dziwnego, podprogowego 0,4 sekundy według platformy trwającego ułamka, gdzie jakieś zdjęcie. Myśmy pokazali tam prawdę, prawdę wypowiadaną ustami polityków Platformy Obywatelskiej. A kiedy będą gotowe listy Prawa i Sprawiedliwości wyborcze? Bo z tych anonsów różnych, które pojawiały się, wynikało, że już w środę powinny być gotowe. Ale one są gotowe. Tam są pojedyncze przypadki, że nie. Natomiast ja nie słyszałam, nie widziałam i nie wyobrażam sobie, żebym miała usiąść gdziekolwiek, w jakiejkolwiek telewizji i odczytać 1020 nazwisk. Tego nie, naprawdę, wystarczy na stronie internetowej zawiesić. Na stronie na niezależna.pl opublikowała wszystkie jedynki. Natomiast nie ma takiego zwyczaju. Zresztą ja odpowiadam na pytania, ktoś mnie pyta, czy to prawda, że ten poseł, czy to nazwisko jest w tym okręgu. Odpowiadam, szefowie okręgów mają... Ale już wszystkie nazwiska są ustalone? Jeszcze są pojedyncze, bo ktoś tam zrezygnował ze startu z niższego miejsca, w związku z tym takie przesunięcia są, ale na tych niższych miejscach pozostałe są zatwierdzone. I szefowie okręgów pytanie o to mówią, kogo mają na liście. Czy na przykład już wiadomo, że Marcina Masterlerka nie będzie? Tak, no to już było dawno wyjaśnione i sprawa jest oczywista. A Pawła Kowala też nie będzie? Też nie będzie. A jak pani ocenia, a może jakieś transfery ciekawe będą, tak jak wczoraj mieliśmy do czynienia z transferem w Platformie Obywatelskiej? Nie. Czy w PiS-ie też będzie ktoś taki, który przez wiele lat krytykował Prawo i Sprawiedliwość, a teraz będzie na listach? O takich transferach nic mi nie wiadomo i na pewno ich nie będzie. Natomiast to jest to, co zrobił Jarosław Kaczyński jako szef partii. No to dzisiaj przeciwnicy nasi dostrzegają i doceniają, ponieważ my nie musimy mieć transferów. My mamy porozumienie między prawicowymi ugrupowaniami. To porozumienie zostało zawarte, ono jest realizowane, w związku z tym scaliliśmy tę prawą stronę sceny politycznej. Lewa strona próbowała, ale z tego wszystkiego zrobił się jeszcze większy podział, bo mamy dwie lewice. No i tam mamy transfery tych osób, tych polityków, którzy się nie znaleźli na listach czy lewicy, czy na przykład pan Ludwik Dorn, który był niezależny, przeszedł do Platformy. A zaskoczyło to panią, że Ludwik Dorn, pani kolega partyjny, mnie kompletnie nie. A powiem, dlaczego mnie to nie zaskoczyło. Dlatego, że pan Ludwik Dorn jest politykiem z ogromnym doświadczeniem, bardzo inteligentny. Przecież zasiadał w najwyższych władzach Prawa i Sprawiedliwości. Był ministrem spraw wewnętrznych, był marszałkiem Sejmu i wiceprezesem partii. Ale ponieważ wszedł z naszych list i natychmiast od nas odszedł, poszedł potem do Solidarnej Polski, potem też stamtąd wyszedł, należało się spodziewać, że będzie gdzieś szukał miejsca na polskiej scenie politycznej, bo do emerytury trochę lat mu brakuje jeszcze. No, myślę, że do lewicy jednak by się nie pokusił z różnych powodów. Do nas wiadomo, że nie. No to została Platforma. Pani zdaniem powodem jednak był ten czas do czekania do emerytury? Znaczy, nie znam prawdziwych powodów, mogę się tylko domyślać, więc staram się tak to sobie wytłumaczyć. A teraz państwu będzie łatwiej obalać, przekazy Platformy Obywatelskiej straszące czwartą RP? No zdecydowanie tak, no bo jeżeli Platforma Obywatelska jeszcze nie tak dawno straszyła i próbuje nadal to robić, straszyła rządami PiS-u w latach 2005-2007, które należały do okresu najlepszego rozkwitu i gospodarczego, i społecznego Polski, no to nie ma żadnych argumentów. Ludwik Dorn był twarzą tego okropnego, strasznego rządu przez dwa lata. Jeśli dzisiaj się okazuje, że jednak to jest znakomity polityk, to znaczy, że te rządy Prawa i Sprawiedliwości były znakomite. Myślę, pani poseł, że wyborcy, nasi widzowie czekają na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej te, które są w ich okręgach, bo chcą też wiedzieć, na kogo warto głosować. Dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. Bardzo. Naszym gościem była pani Elżbieta Witek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik prasowy. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę. Polski Punkt Widzenia już jutro, początek 21.40. Teraz życzę dobrej nocy, z Panem Bogiem. Dobranoc.